Pani Sandro, nie mogę pani zapytać, jaką pani zagrała rolę w najnowszym filmie, żeby nie było śladów? No, co? Co? Wcieliłam się w postać, w kobietę, no też. Albo próbowałam ucieleśnić kobietę, poetkę, działaczkę, opozycjonistkę, matkę zabitego Grzesia Przemyka. Chodzi o Barbarę Sadowską. Jak ciężko pracowało się na planie zdjęciowym, a przede wszystkim jak się współpracowało się z reżyserem filmu? Aha. No to piękna historia i wspaniałe wspomnienia. Długo były zdjęcia kręcone, też były przeniesione, prawda? Nie odbyły się, nie zaczęły się wtedy, kiedy miały się zacząć. Wybuchła tu pandemia i tak dalej, prawda? Ale zdjęcia, kiedy się zaczęły w lipcu, pod koniec lipca, początek sierpnia, skończyły się w listopadzie, na początku, powiedzmy, listopada, to jest okres około 3 miesięcy. Mam takie poczucie jeszcze, że właśnie w takich warunkach, to tak nazwę, może no, skrótem pewnym, pandemicznych, towarzyszyło nam jakieś takie bardziej, to jest coś nieprawdopodobnego, jakaś taka, ja miałam jeden obraz, że wsiadłam na taki wielki statek, olbrzymi statek, ale w tym statku te wszystkie śrubki, ta machina, wszystko jest niepodokręcane, to znaczy to wszystko się trzęsie i każdego dnia może się okazać, że ten statek, on wyruszył już, ale że on nie dopłynie i że może się coś takiego wydarzyć, no ze względów takich wiadomo jakich, ktoś zachoruje, a akurat, a, no, przykładowo nie wiem, reżyser i plan pada. Czy można jeszcze jakoś ratować, prawda, ale to, ale nie, więc cały czas w takim poczuciu i też im więcej tych zdjęć już nakręconych, więcej tej pracy, tego wszystkiego, co już się zadziało i bliżej, coraz ten brzeg jest coraz bliżej, prawda, ale że to takie narasta wszystko, no bo on może cały czas jednak w każdym momencie, nie wiem, 2 tygodnie przed końcem zdjęć czy coś, to może się zawalić, prawda, wszystko i ten statek się rozpadnie i nie dopłynie. I to było jedno z takich przeżyć dla mnie, takich wyobraźni, które tam miałam. A praca z Jankiem, no cóż, to jest, co tu dużo mówić, świetna praca po prostu. Kiedy pani dostała propozycję, aby zagrać jedną z ról w danym serialu, jak długo pani czekała z podjęciem decyzji? Czy to była trudna decyzja, czy jednak pani z łatwością ją podjęła? Ale jak długo się zastanawiałam nad tą rolą? Tak. Nad Basią Sadowską? Nie było ułamka czasu, żebym się zastanawiała. Ja miałam spotkania z reżyserem, casting i później dostałam telefon od agentki, że to ja mam grać, ucieleśnić Barbarę Sadowską. I to, co poczułam, to zresztą powiedziałam jedno zdanie. To dla mnie wielki zaszczyt móc zagrać, wziąć na siebie Barbarę Sadowską. I na samo zakończenie, z racji tego, że dany film jest polskim kandydatem do Oscaru, czy uda się filmowi zajść dość daleko w tamtym konkursie? Pan mnie o to pyta? Nie jestem jasnowidzką, więc nie wiem. Mam nadzieję, że tak, że dalej będzie miał film taką piękną drogę. Zresztą to wszystko, co się dzieje już, też to, że byliśmy w Wenecji, to wszystko, że to się wydarza, jest bardzo, bardzo, ja się totalnie cieszę.
to, że jest polskim kandydatem do Oscara, to, że dostał nagrodę niezależnych krytyków Bisato d'Oro na festiwalu w Wenecji 2021. To jest wszystko takie totalnie wspaniałe po prostu i tak mówię szczerze, bo ja bardzo bym się cieszyła jeszcze bardziej, jakby to tam jeszcze dalej sobie szło, tak. Miejmy nadzieję, że uzyska Oscar. W takim razie dziękuję za rozmowę i tak. Widzimy się na premierze.